Witam serdecznie Państwa. Mamy dzisiaj 19 października 2024 rok. Jestem przy rodzinie, gdzie jest problem z wykarmieniem. Troszkę jej dolewałem, brały, nie brały. W końcu sam nie wiem, na czym stoję. Tak, podkarmiaczka pusta. No i co dziwnego. Mimo, że 0 stopni rano było, to rodzina pszczela siedzi w podkarmiaczce. To znaczy, że im tak zimno nie jest. No, można powiedzieć, że plastry opróżniły. O! Nie, tu jest coś. Tu jest pyłek. No, te plastry osuszyły. No, to jest postęp. Tak, tu w tej rodzinie były problemy z matką. Wymieniałem matkę. I później były takie problemy, że podałem mateczniki i mimo że się wygryzły, matki nie uzyskałem. No czasem i tak się zdarza. Na ilu plastrach mamy tę rodzinę? 3 na 7. Zatwór przyszlifowałem szlifierką kątową. O. Jest tu pszczółek nie tak mało. Za tym zatworem zobaczymy. No teraz 19 październik. To prawdopodobnie w ulu może znajdować się tylko już pszczoła, która pójdzie do zimowli. Rodzina, jak Państwo widzą, tu sobie woskiem zarobiła uliczki międzyramkowe. Mimo że jest powałka, to one swoją politykę klimatyzacji w gnieździe prowadzą. Takie rozlewanie gniazda nie wpłynie, że im to popsuje, bo to wszystko złożę do kupy i dalej będą mieć jak nowe. No a się śmiać chcę. Te rodziny są dość ładne. I pomyśleć, że teraz mam szereg takich rodzin, a w ubiegłym roku ani jednej takiej nie miałem. Mimo to pasieka przetrwała. I tu chcę podkreślić przy tym, o, jak jest ważne, żeby rodziny nie budowały w sezonie letnim, w szczególności druga, trzecia dekada lipca. No jajek nie widzę, ale widzicie? Na 3 plastry czerwiu nie liczyłem. Tu jest dobrze. Ogólnie ramki ciężkie. Ale coś dolać trzeba. Pytanie, czy wezmą, czy nie wezmą. Tu jest dość pustawa,
Ta ramka najlepiej będzie, gdy ją przestawię przy pełnej ramce, to ten czas będzie lepsza sytuacja. Gdy jest pusta przy pełnej ramce, to z pełnej będą korzystać. To jest dobrze wypełniona. Niestety tej rodzinie trzeba jeszcze troszkę wlać. Czy wezmą, czy nie wezmą, nie wiadomo. To najwyżej się wyleje i w jakimś słoiku przetrzyma do wiosny. Tak, i ten gwóźdź na 7,2 mm. Zima, lato. I tu już nie widzę przeciwwskazań po tegorocznym zazimowaniu pszczół, szykowaniu na zimę, ponieważ gdy jest troszkę pszczół w ulu, to rodzina pszczela jest w stanie to wszystko zapakować tak jak trzeba. No ja myślałem, że tu będzie beznadziejnie, a tu ta rodzina pszczela bardzo ładnie się wyrobiła. Ale niestety one trzeba jeszcze podkarmić. Mogłoby być i o tym, ale gdy tą rodzinę pszczelą podkarmię, nie zgrzeszę. Nie wiadomo, jak ta zima się będzie układać, jakie spadki będą. No, gdyby przyszła ciężka zima, no to niestety na tej mojej ramce mogą być problemy. Ale myślę, że mam niedużo takich rodzin. Które wymagają dokarmienia, zasilenia, ale niestety zdarza się. No to była tragedia. Jakie pustki w tym ulu były. Myślałem, że sytuacji nie opanuje, ale na szczęście sytuacja opanowana. I pszczoły poprawną ilością pokarmu mogą iść do zimy. Proszę Państwa, i tym ujęciem z tego ula serdecznie się z Państwem żegnam.